Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, widzowie Telewizji Trwam, słuchacze Radia Maryja, zapraszam serdecznie na rozmowy niedokończone. Dziś temat: cała prawda o żywności ekologicznej. Naszym gościem jest pani profesor Ewa Solarska z Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywienia Człowieka. To jest Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii i też Pracownia Żywności Ekologicznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Witamy bardzo serdecznie panią profesor. Pani profesor, mamy mówić o żywności ekologicznej. Można powiedzieć, że ta żywność ekologiczna zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Ludzie zaczynają doceniać też zdrowe produkty, zaczynają jakoś tak przykuwają do tego uwagę. Czym jest, tak ogólnie gdybyśmy powiedzieli, żywność ekologiczna? Jak ją rozróżnić? Bo nieraz myślimy, coś jest eko, coś jest bio, jeszcze jakiś organik, bo ta żywność też, gdybyśmy chcieli na niej bazować i ufać komuś, kto nam ją chce sprzedać, kto ją produkuje, jeżeli tak możemy powiedzieć, no to z pewnością ma jakieś oznaczenie, które dla mnie jest takim wskaźnikiem, czy to jest właściwe, dobre dla mnie również i dla mojej rodziny. Na pewno jest to żywność tak zwanej najwyższej jakości, czyli ta żywność jest pozbawiona pestycydów, nawozów syntetycznych, jeśli chodzi o uprawę roślin, wszelkich innych takich syntetycznych dodatków, jak jakieś substancje wzrostowe, wszelkich syntetycznych substancji, jeśli chodzi o uprawę roślin. Natomiast w przypadku produkcji zwierzęcej, chowu zwierząt, to nie wolno stosować hormonów, antybiotyków. I jeśli chodzi o żywienie zwierząt, to też jest inne. Te racje pokarmowe inaczej są formułowane. Jest mniej na przykład w przypadku krów tych pasz treściwych, więcej pasz objętościowych, tak żeby ten chów zwierząt odbywał się takimi metodami bardziej tradycyjnymi niż intensywnymi. Pani profesor wspomniała środki ochrony roślin, chemiczne ulepszacze, hormony wzrostu. No pytanie, no czym się różni właśnie produkt ekologiczny od zwyczajnej? Czy możemy powiedzieć, że ta zwyczajna żywność to jest ta z tymi środkami ochrony roślin, z tymi ulepszaczami, z tymi hormonami wzrostu? I też w ogóle pytanie o uzasadnienie stosowania takich środków, jeżeli chodzi o tą przyszłą jakość, prawda, roślin, którymi się będziemy też żywili, czy zwierząt, które również stanowią jakąś bazę dla naszego pokarmu. Ja myślę, że te środki, o które wymieniłam, one były wprowadzane ze względu na zmniejszenie pracochłonności, jeśli chodzi o zarówno uprawę roślin, jak i zwierząt i zwiększenie wydajności roślin. Ale to wszystko doprowadziło do takich negatywnych konsekwencji, dlatego że w tej chwili efektywność nawożenia tego syntetycznego bardzo się zmniejszyła, bo żeby uzyskać 1 kilogram jakiegoś plonu, w stosunku do na przykład 50 lat wstecz, to trzeba pięciokrotnie więcej stosować nawozów syntetycznych, bo kiedyś wystarczyło te czterokrotnie, pięciokrotnie mniej zastosować nawozów syntetycznych, żeby uzyskać taki sam plon. Czyli zatruwamy glebę, stosując bardzo wysokie dawki nawozów syntetycznych.
i również pestycydy, które miały chronić i chronią rośliny przed szkodnikami, przed patogenami, niszczą chwasty, to one no również też bardzo duże negatywne zmiany wprowadzają w glebie i w roślinach. Pani profesor prowadzi pracownię żywności ekologicznej. I teraz pytanie, czy każdy winien odżywiać się żywnością ekologiczną, czy też nie? Czy stać nas na to? Bo jeżeli jakoś to konfrontujemy i mówimy sobie, tak jak pani profesor powiedziała, że za dużo tego było, bo liczyliśmy na większe efekty, prawda, na większą efektywność i dlatego było używane dużo środków chemicznych. Myślę, że tak będzie i w uprawie roślin, i w hodowli zwierząt. To teraz dlaczego taki zwrot? Dlaczego taki zaczynamy zmieniać nasze myślenie i zaczynamy szukać żywności ekologicznej? No dlatego, tak jak powiedziałam, te sztuczne elementy, czyli i nawozy syntetyczne, i pestycydy spowodowały bardzo dużo negatywnych zmian zarówno w glebie, w roślinach, a w konsekwencji w organizmie człowieka. I dowiedziono, też prowadzono takie badania, na przykład w Stanach Zjednoczonych w latach 90., dokładnie między 94, 1994 a 6 na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia przeprowadzono badania wpływu różnych rodzajów żywności na nowotwory. I wzięto pod uwagę żywność ekologiczną z produkcji integrowanej, z produkcji konwencjonalnej i wykazano, że tylko żywność ekologiczna ma działanie lecznicze, to znaczy nawet potrafi zmniejszać już występujące guzy nowotworowe. Natomiast te dwa pozostałe rodzaje żywności nie powodowały żadnego nie miały żadnego wpływu, a wręcz negatywny na nowotwory. Także lekarze, najlepsi onkolodzy na świecie, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w tych krajach wysoko rozwiniętych, zalecają chorym na nowotwory spożywać wyłącznie żywność ekologiczną. No właśnie, bo czy pani dostrzega, czy jest takie myślenie w nas, czy w ludziach, że to, co jemy, to później ma odniesienie, jak chorujemy albo na co chorujemy. Pani wspomniała nowotwory, ale chociażby cukrzyca dzisiaj, która też no, dziesiątkuje społeczeństwa, rozwijające się i widzimy to jako taką zmorę, jak gdyby nie potrafimy się przed tym obronić. I teraz jak się ma do tego w ogóle sposób żywienia albo żywność ekologiczna, o której dziś mówimy? Więc jeśli chodzi o cukrzycę, to też już przeprowadzono kilka badań na świecie, które wskazują, że wprowadzenie takiej restrykcyjnej diety, nawet od 600 do 800 kalorii i głównie w tej diecie dominują warzywa, to taka dieta może doprowadzić i u większości badanych osób doprowadziła do likwidacji cukrzycy, do cofnięcia się cukrzycy. Także tylko dieta, a natomiast wprowadzanie insuliny w przypadku cukrzycy typu drugiego to jeszcze powoduje tycie, bo ta insulina, ponieważ jest insulinooporność, to ona tutaj powoduje no właśnie też takie negatywne zmiany w organizmie człowieka i nie ma sensu brać insuliny, a trzeba wprowadzić właśnie taką restrykcyjną dietę, wytrzymać ze 3 miesiące na takiej diecie i można całkowicie wyjść z cukrzycy. To jakaś pociecha też dla tych, którzy nas słuchają, bo nieraz myślimy, że to już koniec świata, bo mamy insulinę, mamy cukrzycę stwierdzoną.
No ale i to, co pani profesor mówi, wystarczy trochę restrykcji, właściwej diety. A pytanie o rolników, bo jaki standard na przykład musi spełnić rolnik, aby uzyskać na przykład taki certyfikat swojego produktu? I jakie to są certyfikaty? Bo tak wspomniałem, bio, eko czy organik. A jakie właściwe mają oznaczenie te produkty ekologiczne, żeby też nas ktoś nie omamił, czy prawda, nie wykorzystał, że jak że kupiłem dobry produkt, prawda? Pytanie, czy rzeczywiście? No i odpowiadając na pierwsze pytanie, to znaczy jakie warunki powinien spełnić rolnik, żeby zostać rolnikiem ekologicznym? To znaczy musi wycofać stosowanie pestycydów, stosowanie nawozów syntetycznych, jeśli chodzi o uprawę roślin. No i tak jak wspomniałam już, z chowu zwierząt wycofać hormony wzrostu, antybiotyki. I są też już takie dokładne, szczegółowe zasady, jakie należy wprowadzać w przypadku chowu zwierząt, bo teraz taka najnowsze zarządzenie Unii Europejskiej dotyczy tego, żeby nie wiązać na przykład zwierząt, nawet krów. I jeśli chodzi o oznakowanie żywności ekologicznej, to najważniejszym tym elementem oznakowania żywności ekologicznej to jest to logo, ten zielony listek. A czy będzie tam napisany produkt ekologiczny, czy produkt bio, to już jest taka dowolność, ale najważniejszy jest ten zielony listek. To jest gwarancja właśnie, że produkt jest ekologiczny. A ktoś nadaje takie certyfikaty takiemu rolnikowi, czy ja jako konsument pójdę do sklepu i rolnik, który się deklaruje być rolnikiem ekologicznym, musi się zgłosić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i zgłosić swój akces, że chce być rolnikiem ekologicznym. I drugą jednostką, do której musi się zgłosić, to jest jednostka certyfikująca gospodarstwo ekologiczne. To do dwóch takich jednostek musi wystąpić i musi. I 2 lata trwa przestawianie gospodarstwa na ekologiczne. Jeśli chodzi o uprawę roślin jednorocznych, na przykład, a jeśli w grę wchodzą uprawy roślin wieloletnich, takie jak sady, czy na przykład chmielniki, które na tym samym polu uprawia się przez wiele, wiele lat, to w tym przypadku okres tego przestawiania trwa 3 lata. I dopiero po 2 latach właśnie w przypadku roślin jednorocznych i po 3 latach w przypadku roślin wieloletnich uzyskuje się certyfikat ekologiczny. Czyli taki okres karencji musi być zachowany, tak? Tak, dlatego że potrzeba jest, żeby w tym czasie glebę no troszeczkę oczyścić, bo nie sądzę, nie zawsze oczyści się całkowicie z tych szkodliwych substancji, ale na pewno ta gleba jest trochę przywrócona do życia po takiej uprawie konwencjonalnej i dopiero po tych 2 latach w przypadku roślin jednorocznych, po 3 latach w przypadku roślin wieloletnich uzyskuje się już, gospodarstwo uzyskuje certyfikat ekologiczny. Czy żywność ekologiczna jest dla wybranych, myślę o bogatych, no bo kwestia nawet tego przygotowania ziemi, przygotowania, prawda, hodowli, żeby dostać certyfikat, no ale żeby też to była rzeczywiście żywność ekologiczna. Jakie są koszty, prawda, i uprawy czy hodowli takiej, no i później kwestia też dla mnie konsumenta, jakie są koszta takich produktów ekologicznych? To znaczy, ponieważ uzyskanie takich produktów ekologicznych wymaga większego nakładu pracy, dlatego te produkty no, z tego względu są droższe. Ale no, tak jak ja obserwuję, bo korzystam z tych produktów, jeżdżę w każdą sobotę na targ
żywności ekologicznej, bo mieszkam w Lublinie i tam takich targów jest kilka. Więc rolnicy nie przesadzają, naprawdę nie przesadzają, jeśli chodzi o ceny produktów ekologicznych. I chcę powiedzieć, bo no, z własnej obserwacji, że te produkty cieszą się naprawdę dużą popularnością. Na te targi przychodzi dużo ludzi. Nie powiedziałabym, że to są wszyscy zamożni ludzie, bo dużo ludzi takich, którzy potrzebują takiej żywności, bo są chorzy i wiedzą i dużo lepiej się czują. I poza tym mają też świadomość, że tylko taka żywność może im pomóc. I kupują taką żywność. A poza tym można nawet konsumować tej żywności mniej, bo ona zawiera dużo więcej tych związków ważnych dla zdrowia, takich tak zwanych związków bioaktywnych, które no, są ważne, jeśli chodzi o poprawę zdrowia człowieka. Także właśnie ludzie świadomi kupują żywność ekologiczną. Nie powiedziałabym, że najbogatsi, ale świadomi. A zdrowa żywność, a żywność ekologiczna, jaka tu jest różnica? Bo to też kwestia tej świadomości, nazewnictwa, czy tego, że my sobie możemy wszystko wmówić? Jestem przeciwna takiemu określeniu zdrowa żywność, bo co, ta pozostała żywność jest chora? Nie mówi się chora żywność, prawda? Ja bym powiedziała raczej, że powinno się mówić bezpieczna żywność, na żywność ekologiczną. Że to jest żywność, która jest bezpieczna, że nie zawiera toksycznych związków, a jednocześnie jest bardzo wartościowa, jest dużo bardziej bogata w różne związki, które decydują o zdrowiu człowieka i dlatego taką żywność powinno się spożywać, ale zdrowa żywność. Na pewno jest to zdrowa żywność, chociaż dla mnie właściwszym określeniem jest żywność bezpieczna. Pytanie, gdzie szukać? Pani profesor powiedziała, że ma taki ryneczek, czy nawet takich ryneczków, miejsce bazarów jest więcej nawet w Lublinie. Myślę nawet, to jest zrozumiałe, ale jak my, jako konsumenci, prawda, jak szukać, nie wiem, czy takiego rolnika, czy tak bezpośrednio od rolnika można, bo pani wspomniała też o tych certyfikatach, że takie gospodarstwo jest certyfikowane, jest właśnie ekologiczne, bo przeszło ten okres karencji, rolnik pilnuje też tego, żeby to były zdrowe zwierzęta, zdrowe płody ziemi. Właśnie czym się kierować i w jaki sposób, gdyby ktoś się na przykład decydował na to, na taki świadomy krok, bo chce tego dobra dla siebie i dla swojej rodziny. To znaczy, jeśli chodzi o większe miasta, to w każdym większym mieście są sklepy z żywnością ekologiczną i można do takich sklepów dotrzeć. Nie wiem, czy w każdym mieście są targi żywności ekologicznej. Akurat w Lublinie są i takim miastem, który no, chyba ponad 50, powiedziałabym, że już teraz dużo więcej sklepów ekologicznych się znajduje, to jest Warszawa. Warszawa jest najlepiej zaopatrzona w produkty ekologiczne. To świadczy, że tam jest najbardziej świadomi mieszkańcy, którzy kupują żywność ekologiczną w dużych ilościach. Natomiast w mniejszych miastach, w mniejszych miejscowościach, czy nawet na wsi, jak ktoś chce się zaopatrywać w żywność ekologiczną, to radziłabym zadzwonić do jednostki certyfikacyjnej, znaleźć sobie w internecie telefon, rzucić hasło jednostka certyfikująca i dowiedzieć się, gdzie w tym najbliższym regionie miejsca zamieszkania osoby, która jest zainteresowana, znajduje się gospodarstwo ekologiczne, skontaktować się z tym gospodarstwem i nawet poprosić o wysyłanie produktów ekologicznych, bo tak można. Pani mówiła, że to jest, ma wartość taka żywność ekologiczna, a czy jest smaczna? Też dowiedziono, że jest dużo smaczniejsza. A dlaczego? Jest smaczniejsza, ponieważ
Jest inny metabolizm roślin, które są nawożone nawozami organicznymi, tak zwanymi nawozami organicznymi, czyli obornikiem, kompostem, nawozami zielonymi, w porównaniu do tych nawożonych nawozami syntetycznymi. I tutaj, jeśli chodzi o nawożenie syntetyczne, to największe negatywne działanie powoduje właśnie azot, nawozy azotowe syntetyczne. Dlatego, że one się szybko rozpuszczają w roztworze glebowym, roślina je łatwo pobiera, bo one są łatwo dostępne i pobiera je w nadmiarze, jeśli się nawozi dużymi dawkami tych nawozów. Pobiera je w nadmiarze i wtedy, bo azot potrzebny jest roślinie do wytworzenia białka, do zbudowania białka. Ale ponieważ pobiera w nadmiarze, więc część tylko tego azotu zagospodarowuje na białko, a nadmiar tego azotu tworzy tak zwane niebiałkowe związki azotowe, czyli alkaloidy, azotyny, azotany, no wszystkie peptydy, czyli te wszystkie związki, które powstają z azotu, z tego nadmiaru azotu. Natomiast w przypadku roślin uprawianych metodami ekologicznymi, czyli nawożonych nawozami organicznymi, azot jest systematycznie uwalniany i roślina nie ma dostępu do takiej dużej ilości tego azotu i pobiera go tylko tyle praktycznie, ile jej potrzeba do wyprodukowania białka. I tego nadmiaru azotu ma naprawdę niewiele albo w ogóle go nie ma. Dlatego jak się porównuje rośliny ekologiczne z roślinami konwencjonalnymi, no to co najmniej o połowę więcej mają te rośliny konwencjonalne tych azotanów, azotyn, w ogóle tych niebiałkowych związków azotowych więcej. Chciałem zapytać też o konserwanty, sztuczne barwniki, o też dużą ilość cukru w różnego rodzaju produktach, bo dziś można powiedzieć, to jest zastraszające, że cokolwiek człowiek by nie wziął do ręki, będąc w sklepie, takim zwykłym, czy wielu przecież zakupy robi w jakichś sklepach wielkopowierzchniowych, czy może nawet osiedlowych, różnych sieciach, no to tego cukru widzimy bardzo dużo. Wpływ właśnie tych konserwantów, sztucznych barwników, cukru, do czego nas się też nieustannie jakoś tak przyzwyczaja, czy nas się z tym oswaja, a to nie jest bez wpływu. Tak, jeszcze skończę o tych różnicach, bo nie powiedziałam o ekologicznym. Więc w przypadku tego nawożenia organicznymi nawozami roślina pobiera mniej azotu i w związku z tym ma inny metabolizm prowadzący do powstawania związku, większej ilości związków na bazie węgla, czyli tych związków bioaktywnych, jak związki fenolowe, terpenoidy, witaminy, produkują również takie rośliny więcej cukru, a te wszystkie związki wymienione przeze mnie, one decydują o lepszym smaku. One jednocześnie chronią rośliny przed szkodnikami, jak na przykład związki fenolowe, przed szkodnikami, przed chorobami i jednocześnie są też bardzo korzystne dla zdrowia człowieka. Te bioaktywne związki powstające w roślinach przy innym sposobie nawożenia. A wracając do produktów przetworzonych, o których ksiądz wspomniał, które w sklepie dominują, w sklepach dominują, to słusznie, że jest tam, w nich wszystkich dominuje cukier, który jest bardzo szkodliwy. Też jest to dowiedzione, że wystarczy nam tyle cukru, ile dostarczamy organizmowi z owocami. A z owocami też nie powinniśmy przesadzać, bo dieta, zalecane takie korzystne diety dla człowieka, to w tych dietach zaleca się, aby był większy stosunek spożywanych warzyw w stosunku do owoców. Na przykład 3/4 warzyw i 1/4 owoców, żebyśmy też nawet w owocach nie spożywali nadmiaru cukru. A zważywszy, że wszystkie
produkty przetworzone mają cukier, mają inne syntetyczne, szkodliwe dodatki, to właściwie takich produktów nie powinno się spożywać. Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do kontaktu. Mamy możliwość dziś rozmowy o żywności ekologicznej. Też jak Państwo co to oceniają, co Państwo jedzą, o, czy można przestawić się, czy apetyt się popsuje, czy rzeczywiście można temu zaufać. Telefony 56 657 0011, drugi 56 657 0012, przepraszam, 536 600 300, i 536 600 400 oraz dwa telefony dla naszych widzów i słuchaczy Radia Maryja z zagranicy 48 56 657 00 13 i 48 56 657 00 14. Mamy pierwszego widza czy słuchacza. Prosimy bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Proszę nam się przedstawić. Mówi Wiesława z Warszawy. Prosimy. Ja mam takie zapytanie do Pani, ponieważ mówiliśmy o cukrze, to rzeczywiście takie, że nawet w wędlinach jest cukier, to po prostu wszędzie on jest. Natomiast ja mam takie zapytanie, czy to jest prawdą, że Unia Europejska zabrania używania do nawożenia świeżego obornika takiego, bo kiedyś jak się jechało na przykład z Warszawy gdzieś dalej, to się czuło wiosną na polach ten zapach obornika rozrzucanego. Teraz tego w ogóle nie ma, więc może rzeczywiście ten zakaz jest, że się tego nie używa? Jak to jest? To nie chodzi o zapach, a chodzi o różne mikroorganizmy chorobotwórcze, które mogą być przenoszone z obornikiem na rośliny. I dlatego tak zwany HACCP, czyli te zasady tej bezpiecznej produkcji żywności, wskazują na to, żeby obornik świeży był kompostowany. W takich warunkach naturalnych, jak się kompostuje obornik, to zaleca się, żeby on był kompostowany nawet przez 3-4 lata, czyli bardzo długo, zanim przetworzony zostanie na kompost. I taki kompost już uważa się za bezpieczny, że można go stosować na polu. Na przykład w Polsce propagowane jest, i ja też to testowałam, można stosować tak zwane probiotyczne mikroorganizmy, preparaty na bazie mikroorganizmów, którymi się spryskuje obornik i już po roku czasu, czy nawet w krótszym okresie czasu, można uzyskać z obornika świeżego taki bardzo dobry kompost bezpieczny, w którym nie będzie tych mikroorganizmów chorobotwórczych. Czyli ze względu na ten okres karencji, bardziej przydatność i właściwe, prawda, skutki takiego nawożenia niż coś, co mogłoby nam zagrozić, tak? Tak, tak. Dlatego na przykład jeśli chodzi o świeży obornik, to szczególnie on jest niebezpieczny w stosowaniu przy tych owocach, warzywach takich położących się nawet bezpośrednio na powierzchni gleby. I szczególnie w takich warunkach mogą mikroorganizmy chorobotwórcze z obornika przenikać, znaczy kontaktować się z warzywami, z owocami takimi nisko rosnącymi, które dotykają gleby. I takie spożywanie takich owoców czy warzyw może być niebezpieczne. Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Stanisław z Lublina, witam. Prosimy. Panie profesor i ojca. Ja mam takie pytanie. Czy te jednostki dające certyfikat, jaka jest praktyka, jak później kontrolują, często kontrolują tych właśnie producentów tej żywności ekologicznej, jak to się praktycznie wygląda i czy ewentualnie są takie laboratoria, załóżmy objazdowe, no, żeby taka kontrola była szybka, bo czy takie coś się stosuje i czy taka możliwość istnieje. No i jeszcze taka sprawa, jeżeli chodzi o
o ten obornik czy poplon, bo to takie dwie chyba możliwości są, to czy to praktycznie chyba najczęściej to poplon się stosuje, bo żeby taki gospodarz miał obornik, no to musi mieć jakąś hodowlę dużą, to wtedy nie będzie uprawiał, bo to się nie da rady chyba połączyć no, jedno z drugim. Także takie pytania mam. Dziękuję, szczęść Boże. Dziękuję panie Stanisławie. Pani profesor, bardzo proszę. To znaczy, jeśli chodzi o kontrolę gospodarstw ekologicznych, to one w Polsce przebiegają w ten sposób, że kontroluje się proces produkcji, a nie produkt końcowy. Czyli jeśli przyjeżdżają kontrolerzy do określonego gospodarstwa, to sprawdzają, jak przebiega proces produkcji. Rolnik ekologiczny ma obowiązek zapisywać wszystkie działania, które prowadzi na polu, co stosował, i wtedy kontrolerzy sprawdzają, jakie środki stosował, jakie poszczególne działania podejmował w swoim gospodarstwie, ale nie kontroluje się produktu końcowego. Produkt końcowy kontroluje się wyrywkowo. Tak co 2-3 lata być może rolnik jest kontrolowany, jeśli chodzi o produkt końcowy, ale nie jest to obligatoryjne. Kontroluje się tylko proces produkcji, więc może się zdarzyć, że mogą być jacyś rolnicy nieuczciwi i wyprodukować żywność niezgodną z wymogami. A my jako konsumenci możemy w jakiś sposób na to wpłynąć, że nie tak, żeby donosić, prawda, tylko żeby strzec też tego, no bo jeżeli ktoś się zobowiązał do produkowania żywności ekologicznej, no to konsument ma prawo do tego, żeby czuć się bezpiecznie, bo o to chodzi. Tak, to znaczy na pewno można trafić, dociec, który rolnik jest, robi to właściwie, tę uprawę prowadzi właściwie i od takich zaufanych, pewnych rolników kupować. Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Marek, to ja z Kopalnowskiego. Proszę bardzo, panie Marku, szczęść Boże. Chciałem się spytać, pani profesor, ładnie to się wszystko mówi, ale pani mi powie, przez wiele lat ja byłem świadkiem tego, że w Polsce robili wszystko i w całej Europie, żeby genetycznie zmienić produkcję roślin, że jeżeli nawozu nie dałeś, to ta roślina nie urosła. I tak samo ze zwierzętami. Kiedyś, tak jak pani profesor mówiła, tradycyjnie produkowane świnie czy tam inne zwierzątka rosły dłużej. I teraz, jeżeli nie dasz paszy, nie dasz nawozu, no to nie chce rosnąć. Czy jest teraz coś zrobione, żeby to właśnie zmienić? Dziękuję panie Marku. Pani profesor? No to już odpowiadam panu, że jeśli doprowadzi się w rolnictwie ekologicznym, w gospodarstwie ekologicznym glebę do wysokiej kultury, to znaczy na czym to polega, że jeśli będzie się nawozić nawozami organicznymi, to znaczy będzie się wprowadzać dużo materii organicznej do gleby, to będzie systematycznie wzrastała zawartość próchnicy, a próchnica jest tym elementem gleby, który właśnie żywi rośliny, bo zanim wprowadzono nawozy syntetyczne do stosowania, to obowiązywała tak zwana próchniczna teoria żywienia roślin i ona była najwłaściwsza, ale w międzyczasie powstało tak zwane mineralne odżywianie roślin, takie przez takiego naukowca Liebiga wprowadzony, i od tego czasu zaczęto wprowadzać nawozy mineralne. I
od tego czasu, kiedy zaczęto wprowadzać nawozy mineralne, sukcesywnie obserwowano zmniejszanie się związków biologicznych aktywnie w roślinach. I to się jeszcze dalej obserwuje w gospodarstwach konwencjonalnych, czyli te wprowadzone zmiany, jak wysokie nawożenie, powiedziałam, którego efektywność też systematycznie maleje. I dochodzi do tego, że w niektórych gospodarstwach już się nie można osiągnąć większych plonów, bo jest tak zatruta gleba, że trzeba cofać się do tych naturalnych metod, bo się już dalej nic nie osiągnie. A chcę powiedzieć, że jest to też dowiedzione, że gospodarstwa ekologiczne, które doprowadziły do wysokiej kultury gleby, czyli wysokiej zawartości próchnicy w glebie, rzędu na przykład 4, 5, 6%, to uzyskują lepsze plony, nie stosując nawozów syntetycznych i środków ochrony roślin, lepsze plony niż w gospodarstwach konwencjonalnych. Mogę dać przykład gospodarstwa chmielarskiego, które ja prowadziłam z tymi chmielarzami od początku. Miałam nawet projekty na opracowanie technologii produkcji chmielu ekologicznego. I proszę sobie wyobrazić, że już po 6 latach gospodarowania doprowadziliśmy do takiego stanu, że w tej chwili na tym chmielniku uzyskuje się plony lepsze niż w gospodarstwach konwencjonalnych. I proszę nie takich mitów nie upowszechniać, że gospodarstwa ekologiczne to jest gorsze plony, mniejsze owoce, warzywa. Nieprawda. Można uzyskać dobry, wysokiej jakości plon w gospodarstwach ekologicznych, nawet lepszy plon niż konwencjonalny. Ale trzeba o to zadbać, bo takie gospodarstwa ekologiczne, które nic w tym kierunku nie robią, żeby poprawić jakość gleby, tylko po prostu uprawiają, to uzyskują tylko taki efekt, że mają tą żywność bez pestycydów, ale ona nie będzie wysokiej jakości, bo ta gleba nie ma dostarczonego, nie ma dostarczonej materii organicznej, która później tworzy próchnicę. Drodzy Państwo, za chwilę wracamy na antenę. Zapraszam. Drodzy Państwo, jesteśmy razem. Cała prawda o żywności ekologicznej. Dziś z nami jest pani profesor Ewa Solarska z Uniwersytetu Przyrodniczego. Odbieramy kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo, halo, słyszymy się? Tak, słyszę. Bardzo proszę. Halo. Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Dolnośląskie, tak. Do pani profesor, przepraszam. Tak, pani profesor jest z nami, słyszymy tak, panią. Ja chciałam przedstawić takie właśnie taką swoją
że jak kapusta kiszona, taka z lepszej tej uprawy, właśnie się zna kogoś takiego, taką osobę kupuje i upisze, to potrafi długo w ogóle się trzymać. No i ona się nie psuje. No fakt, że ja muszę jeść akurat ekologiczną, taką bardziej, bo z żołądkiem, wiadomo, już choroby reumatyczne zniszczyły lekko. I tak samo ogórki, no czy swoje z działki, to tak samo mam właśnie, trzymam do wiosny, nawet wtedy rozdawałam i te ogórki, czy nawet kupiłam od kogoś porządnego takiego no człowieka, co mają właśnie dobre te ogórki, a tak to niektóre kiedyś to prawie się rozdawać. Teraz jedno, że to właśnie te mają wartość taką zdrowotną i przeciw, kiedyś był program przeciwnowotworową. Jeszcze jeden był program taki, ja słucham osobiście w telewizji, że paprykę nawet suszoną można jeść, no tak, tylko nie powiedzieli ile, żeby zapobiegać komórkom nowotworowym. To jest też taki mój, moja taka opinia, co przekazuję i przekazywałam kiedyś na takich wystawach, bo nieraz byłam, bo jestem opiekunką, to tam nawet znajomym proponowałam i daję ekologiczną z działki, owoce. I trzecie to taki jeszcze mój punkt, że właśnie zaobserwowałam na pewnej działce, jak szłam do swojej, pan pryskał jabłoń. To by było pewne. Na wiosnę. I potrafił z tego oprysku dostać zawału silnego, nie mogliśmy, my to dzwoniliśmy po pogotowie, już inne osoby, i nie dało uratować. Pan chyba 70 lat zawał i od oprysków. Tak ciężkie są pryski nawet na działkach. To chciałam przekazać. No i jeszcze, co jeszcze, jak najwięcej tej bo ja mówię, jako opiekunka już na emeryturze daję, niektórym owoce to jedzą i krócej się trzymają. Właśnie, że one się zgniją, te jabłuszka, niż nie przebierać, pilnować. Pozdrawiam, dzięki za program. Dziękuję bardzo. A skąd telefon, jak pani na imię? Panno Śląskie Bożena. Dziękuję pani Bożeno, tak, Bóg zapłać. Dziękuję bardzo, tak, dziękuję bardzo, pozdrawiam. Bóg zapłać. Pani profesor, prosimy. No więc tutaj pani ma rację, bo te produkty ekologiczne lepiej się przechowują. A dlaczego? Dlatego, że mają większą suchą masę. A ta, na suchą masę składają się właśnie te wszystkie minerały, związki bioaktywne, których jest więcej w żywności ekologicznej, dlatego ona lepiej się przechowuje, bo ma więcej tej treści, prawda, niż natomiast produkty konwencjonalne mają więcej wody. I tutaj też ma wpływ na to wysokie nawożenie azotowe, dlatego że jeśli się nawozi tym azotem syntetycznym, roślina pobiera więcej wody. Jest rośnie duża, znaczy duże owoce, duże warzywa, ale one mają więcej wody, a mało tej treści. Natomiast te ekologiczne są mniejsze, ale są bogatsze w dużo tych związków aktywnych, w cukier, w minerały i w związku z tym jest ta większa, sucha masa i lepiej się przechowują. I też wykonywałam takie doświadczenia, sprawdzałam, że na przykład marchew konwencjonalna, ekologiczna w przeciągu miesiąca na warunkach temperatury pokojowej potrafiła być nieporażona, nie gniła w przeciągu tego miesiąca ta ekologiczna, natomiast te konwencjonalne szybciej gniły. Ponadto no właśnie, jeśli się przetwarza takie produkty ekologiczne, to one mają dłuższy okres przydatności do spożycia. Też dowiedliśmy tego w badaniach, bo na przykład produkty garmażeryjne otrzymane na bazie warzyw ekologicznych miały dłuższy okres przydatności do spożycia niż te, które były produkowane z warzyw konwencjonalnych. Dziękuję. Dziękuję. Prosimy. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Mówi Teresa ze Śląska. Prosimy. Ja chciałam powiedzieć, że najbardziej mnie denerwuje, jak jestem gdzieś w sklepie czy w supermarkecie i piszę tak.
Tu zdrowa, zdrowa żywność, a reszta to znaczy co jest? To jest w ogóle nie do jedzenia. No dlatego... Dziękuję pani Tereso. Pani profesor, właśnie ta zdrowa żywność, no a co z resztą i ekologiczna żywność? Jak tutaj patrzeć na to, co jemy? Dlatego ja uważam, że nie powinno się używać terminu zdrowa żywność, tylko żywność bezpieczna, bo ta ekologiczna, która nie zawiera żadnych szkodliwych substancji, pozostałości pestycydów, nie ma azotynów, nie... To ona jest bezpieczna dla zdrowia, a jednocześnie jest zdrowsza, jest, ale można powiedzieć, że jest zdrowsza, a nie zdrowa, a ta chora, bo nie ma pojęcia chora żywność, prawda? Dlatego no, proponowałabym określenie bezpieczna i bardzo wartościowa, prozdrowotna żywność. Takie określenia bym stosowała. Czasami, proszę bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja. Halo, halo, słyszymy się? Halo? Prosimy bardzo, jesteśmy na antenie. Pani nam się przedstawi. Jadwiga z Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Proszę bardzo. Ja mam pytanie. Pani radio czy telewizję wyciszy u siebie, żebyśmy tak. My panią słyszeli też dobrze. Już. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do pani profesor, ponieważ zaopatruję się w olej lniany. Słyszałam od kogoś, że len pyskają Roundupem. Czy to jest prawda? Olej. I to wszystko, pani tak. Jadwigo? Dziękuję tak. bardzo, pani profesor. No, bardzo możliwe, dlatego że Roundup stosuje się do tak zwanej desykacji, czyli dosuszania roślin przed zbiorem. I nie można i po prostu Roundup znacząco przyspiesza dosuszanie. Przepraszam, muszę odebrać telefon. Przepraszam. Pani profesor, mam pytanie, bo co do Roundupu, czy on też nie został wycofany, tak? Bo tak jak mówimy, ten HACCP, jeżeli chodzi o te terminy tego kompostu, który chcielibyśmy użyć, to tak samo, czy już Unia Europejska nie nałożyła na niego jakichś takich obwarowań, obostrzeń, że Roundupu używać nie możemy? Żeby Roundup wycofać, bo dowiedziono jego bardzo szkodliwy wpływ na człowieka, dlatego że on ma wielorakie szkodliwe działanie, ale no, EFSA, ta Europejska Organizacja do Spraw Żywności, jeszcze go utrzymała, że tak powiem, w stosowaniu. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże panu. Zbyszek z Nabojowej się kłania. Proszę bardzo. Mam takie bardzo wielkie zapytanie do pani profesor i do tutaj zgromadzonych. Proszę mi powiedzieć, jak zobaczyć na opakowaniu w ogóle, że mogę zaufać danej żywności? Czy to jest faktycznie opakowanie, naklejka jest eko, czy faktycznie jest zdrowa żywność? Bardzo bym prosił o odpowiedź. Jak zaufać? Jaki to znaczek ma być, tak? Dobrze. No tak jak powiedziałam, najważniejszym tym warunkiem, że żywność jest na pewno ekologiczna, to jest ten zielony liść. Tylko jeśli nie ma zielonego liścia, to nie można, nawet jeśli pisze produkt ekologiczny czy tam produkt bio, to nie jest pewność, że to jest produkt ekologiczny. Dziękuję. Bo to jest warunek główny, że jest to żywność certyfikowana, jeśli ma ten zielony liść. Czyli jest oznaczenie i na tym możemy polegać, tak? Ten zielony liść. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja. Halo? Proszę bardzo. Teraz ja, tak? Tak, teraz pan. Jacek z Kościana. Proszę bardzo, panie Jacku. Ja mam takie krótkie pytanie. Chodzę na obiad do restauracji. Czy to jest bezpieczne, te obiady? Co ja tam jem? Pytanie, co też restaurant nam zaproponuje, prawda? No pytanie, gdzie się zaopatruje?
No na pewno restauracje nie zaopatrują się w żywność ekologiczną, tylko kupują taką żywność, która jest dostępna najczęściej na rynku, bo ona jest tańsza. No i nie ma gwarancji, co pan spożywa. Czy pan spożywa takie produkty lepsze jakościowo, czy gorsze, bo czasami z konwencjonalnego gospodarstwa można uzyskać w miarę bezpieczne produkty, zależy jak kto uprawia, ale najczęściej są to warzywa czy owoce traktowane pestycydami i nawożone syntetycznie. Prosimy, telewizja Trwam, Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Iwona z Gdyni. Prosimy. Witam serdecznie. Chciałam zapytać panią profesor, czy mogę już? Może pani, jesteśmy tak, na antenie. Chciałam zapytać też, właśnie chodzi o ten Roundup i pani przede mną pytała o len, a ja pytam o rzepak, którego no bardzo dużo hodujemy i rzepak jest powszechnie stosowany, jak chodzi o przetwarzane warzywa. Ja słyszałam, że jednak ten olej rzepakowy jest no, wręcz trucizną. Ktoś, kto naprawdę ma orientację, odradzał mi, żeby nie kupować właśnie tych marcheweczek, buraczków, a to mamy dzieciom kupują, na tym naszym tutaj rzepaku, który jest ostro traktowany Roundupem czy innymi tymi środkami. To jest jedno pytanie. A drugie to jeszcze ciągle właśnie to oznakowanie, bo to jednak no, bardzo kuleje. Jak ktoś mi po prostu, córka mi przyniosła soję właśnie 3 dni temu i ja sobie tak oglądałam to opakowanie i tam jest listek taki zielony, ledwo go widać, ale ta cała reszta, która tam kiszuje, no to takie mam wątpliwości. No więc jak ten listek ma wyglądać? Te oznakowania powinny być bardziej jakieś klarowne i no, żeby to było widoczne. Produkcja polska, no to widać i barwy biało-czerwone. A jak chodzi o te właśnie ekologiczne i te zielone listki, no to mnie się wydaje, że to jest, jak to mówią, brzydko, ściema jakaś. No, przepraszam za to określenie. Dziękuję. Tak, dziękuję pani Iwono. Pani profesor? No to tutaj pani powiedziała, że rzepak głównie jest traktowany tym Roundupem i to jest prawda, bo ta roślina, jeśli nie, bo ona ma takie bardzo grube łodygi i jeśli nie zostanie przed zbiorem dosuszony, to jest bardzo trudno zebrać kombajnem i ludzie powszechnie stosują Roundup i dlatego olej z rzepaku jest, no, można powiedzieć, bardzo niebezpieczny z uwagi na zawartość Roundupu w tym oleju. Nie można powiedzieć, że żywność ekologiczna jest ściemą, nawet jeśli ma ten zielony listek, bo ci, jak powiedziałam, rolnicy ekologiczni są kontrolowani, większość z nich jest uczciwymi rolnikami, dlatego trzeba ufać, że ta żywność jest prawidłowo uprawiana, znaczy jeśli chodzi o rośliny, to są rośliny prawidłowo produkowane i tak samo w chowie zwierząt też stosuje się właściwe metody żywienia zwierząt. Także nie można mówić, że to jest ściema, bo nawet można sprawdzić, że ta żywność lepiej smakuje, jest wartościowsza właśnie po smaku, po wyglądzie. Na przykład te wszystkie warzywa, które mają takie jasno-zielone liście, to na pewno nie mają wysokiego poziomu nawożenia azotowego. Także trzeba zwracać uwagę na wygląd tych roślin. Ten wygląd jest inny. Te rośliny ekologiczne są takie ładniej wyglądające, powiedziałabym, bo nie są takie z takim, nie mają takiego bardzo intensywnego, ciemnego koloru zielonego.
czy te owoce, czy warzywa też mają inny smak, także trzeba na to zwracać też uwagę. A który z olejów należałoby wybrać, tak? Bo mówimy ten lniany czy rzepak, no tak musielibyśmy być ostrożni, a który z olejów jest właściwy, na który na przykład można by polegać, bo może być ekologiczny. Nie wiem, czy każdy może być ekologiczny. No i kwestia też, na czym smażymy, bo to też tutaj różni w różny sposób radzą. To znaczy ekologiczny wtedy będzie, kiedy będzie uprawiany metodami ekologicznymi, będzie miał to logo żywności ekologicznej, ten zielony listek. Ale który ksiądz pyta, o który jest taki najbardziej zalecany do spożycia? No, dowiedzione jest, że ten olej budwigowy, czyli z takiego złotych nasion lnu produkowany, to był olej badany przez niemiecką naukowiec dr Budwig, która stwierdziła, że ten olej ma działanie lecznicze i można go kupić w aptece, można go kupić w sklepach ekologicznych. Olej budwigowy to jest najkorzystniejszy dla zdrowia człowieka. Lniany, oczywiście lniany. I jeśli chodzi o smażenie, to najbezpieczniejsze smażenie, kiedy nie powstają te tłuszcze trans, jeśli chodzi o oleje, to jest olej kokosowy. To jest najwłaściwszy. No można też na oleju oliwie z oliwek smażyć. I chociaż mniej to jest zalecane. No i takimi kolejnymi olejami, które są bezpieczne, to jest masło klarowane, no i ewentualnie smalec. Na tych tłuszczach, ja mówię generalnie o tłuszczach, na których się najbezpieczniej smaży. Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Aleksander z Krakowa. Serdecznie ojca pozdrawiam i panią profesor. Dziękujemy. Temat niezwykle ciekawy, bo dotyczy naszego życia. Pani profesor, ja chciałem może nie tyle zadać pytanie, jak dopełnić wypowiedź, bo tutaj no, byłem w Rabce kiedyś i rozmawiałem z panem, który właśnie sobie hoduje ekologiczną oczywiście żywność, uprawia. Hoduje kury, no oczywiście też i ma jabłonie, grusze. I tym wszystkim ja mu zadałem parę pytań. No ale jak pan ma tych 2000 parę kurek, no to przecież one tam od siebie jakieś choroby mają. Mówi, proszę pana, do paszy mamy dozwoloną ilość, możemy dodawać antybiotyku, ponieważ by nam to padło, bo są różne choroby, różne, nawet wiatr przenosi różne wirusy. I jest zawartość. Tak samo gruszki czy jabłka muszą być opyskane do jakąś taką dozowaną ilością opysków, bo przecież byłoby to wszystko robaczywe. No i wyjaśnił mi to. A ja mówię, no a chciałby pan robaczywe? Ja mówię, że myśmy mieli dawniej sad swój i mieliśmy owoce, to właśnie one były tam, któreś tam było robaczywe, ale one były smaczne, pyszne. A jeszcze chciałem dodać, pani profesor, jedno, że z chwilą, kiedy zostało wprowadzone embargo do Rosji na dostarczanie jabłek na rosyjski rynek, u nas do kościoła, tutaj do parafii, rolnicy, sadownicy przywieźli w darze tutaj dla dzieci te jabłka, no i częściowo też dla parafian, bo ich tak dużo było. Ja dopiero spróbowałem prawdziwe polskie jabłko. Bo przecież gdziekolwiek tutaj na bazarach krakowskich, to ja nie trafiłem na takie smaczne jabłko, jak właśnie tutaj, co rolnicy, sadownicy przywieźli do kościoła. Ja sobie myślę, to taki produkt był za granicę wysyłany, a my tu Polacy co? No jakościowo, ja mówię o jakości. Tak samo, pani profesor, mięso, no mamy wszystkie koncerny prawie zachodnie tutaj, amerykańskie, duńskie i tak dalej, holenderskie, chodzi o hodowlę zwierząt. I ta wieprzowina, wołowina, prawie nie mamy swojej. I przecież tam antybiotyk non-stop idzie, no więc... Dziękuję bardzo, panie Aleksandrze. Pani profesor, co z tymi antybiotykami? I czy jakaś karencja wystarczy, czy... Przykład podany tego rolnika
niby ekologicznego, to nie powinien to być rolnik ekologiczny, który daje antybiotyki, który mówi, że trzeba w niewielkich ilościach opryskać jakimiś tam środkami, bo inaczej się nie uzyska takiego owocu bez szkodnika. No, nie zgodzę się z tym absolutnie, bo właśnie doradzam i sadownikom ekologicznym, i tak jak powiedziałam, chmiel ekologiczny prowadziłam. I można chronić rośliny i powinno się chronić rośliny w gospodarstwie ekologicznym, ale wyłącznie za pomocą środków naturalnych. Na przykład bardzo efektywne w ograniczaniu chorób i szkodników, czy w sadach, czy w innych uprawach, są ekstrakty roślinne w mieszaninie z preparatami na bazie mikroorganizmów. I naprawdę można sobie świetnie poradzić z ograniczaniem szkodników i chorób. I proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili w Polsce jest około 1000 hektarów sadów jabłoniowych, ekologicznych, i osiąga się bardzo dobre plony i wysokiej jakości plony. Właśnie jabłka takie nieróżniące się niczym od konwencjonalnych, ale są dużo smaczniejsze, bo są dużo bardziej bogate w związki bioaktywne i nie stosuje się tam grama ani środków chemicznych, ani nawozów syntetycznych. Także jest teraz możliwość, jest na rynku ogromna gama środków naturalnych i nawozów organicznych, z którymi można naprawdę uzyskać i wysokie plony, i bardzo wysokiej jakości. Dziękuję. Nie stosując żadnej chemii. A ten rolnik, który mówił, że stosuje w niewielkich ilościach, no to on powinien być mu zabrany certyfikat. Jeszcze może jedno pytanie. Telewizja Trwam, Radio Maryja. Można porozmawiać. Proszę nam się przedstawić. Tak, jesteśmy na antenie. Proszę wyłączyć radio. Panie Marianie, proszę wyłączyć radio albo telewizor i słyszymy się przez pana słuchawkę. Telewizor. No wyciszyć. O Janie, telewizor to ja nie mogę wyłączyć. To przejść do innego pomieszczenia, może pan? Wyciszyć. Ja o, wyciszyć, bardzo dobrze. I mówimy. Wyciszyć. Bardzo proszę, panie Marianie. Jesteśmy. O, można? Dobrze można. Teraz? Bardzo dobrze. No. Ja od urodzenia, w 37 roku się urodziłem. Jak wojna się skończyła, to miałem 7 lat. I wtedy była najzdrowsza żywność, bo nawóz wyszedł w 60-tych latach, w 1960 roku. Było już ładnie, wszystko rosło, jak się posypało tym nawozem. Ziemniaki były normalnie też nawożone obornikiem. Łąki były piaskiem, przez które krowy zrobiły siku i tam i swoje sprawy. To było wybrane na pół metra ziemi, bo krowy były bez podłogi. Tylko się wykopywało to ziemię i wywoziło na łąki i rozrzucało się, a po tym było tego, to już skończyłem. Teraz była tak, że łąka była nawożona nawozem, ale ziemniaki nie. Ale przyszło, że na ziemniaki za rok czy za ileś też były już nawożone tym nawozem. Ale Ameryka puściła nam w Polsce stonkę. I zbierano tą stonkę i spalono gdzieś tam tego, ale przyszedł nawóz i sypane było nawozem pole. I już
smak ziemniaka był inny i wszystkiego. Wapno, nie wiem, czy teraz się daje, bo kiedyś się dawało wapna na, od, do wapnienia. Się dawało wapno co 4 lata, czy co ileś, nie? I było dobrze. Ale 1986 rok atom przyszedł. I moja córka lubiała surową kapustę. Zerwała sobie, zjadła, a ja pojechałem ze synem jej, z wnukiem, i on koniecznie chciał marchew. I już miał żółte pod oczami i zaprowadziłem do domu i córce mówię, trzeba iść jak najszybciej do lekarza jechać, bo mieszkała... Panie Marianie, przepraszam, że tak wejdę w zdanie, bo możemy jeszcze pewnie długo tę historię opowiadać, ale pani profesor może by się odnieść do tego, jak kiedyś uprawiano ziemię, jak dzisiaj, czy jakie zmiany następowały i czy jest możliwa zmiana, czy właściwe dziś uprawianie ziemi, czy właściwa hodowla zwierząt? No to tutaj pan wypowiadający się miał rację, że te 60-70 lat temu to mieliśmy, produkowaliśmy żywność głównie ekologiczną i ludzie byli dużo zdrowsi, jeśli chodzi o na przykład te choroby cywilizacyjne, bo te zmiany miażdżycowe teraz... głównie nowotwory, to jest wynik właśnie spożywania tej zanieczyszczonej toksycznymi związkami żywności. I słusznie tutaj pan zauważył, że na tą stonkę ziemniaczaną, może pan nie skończył, zaczęto stosować masowo taki środek DDT, który nawet przez pończochę rozsypywano w dużych ilościach na ziemniaki i efekt jest taki, że do tej pory w glebach, gdzie uprawiano ziemniaki, stwierdza się jeszcze ten środek. Słowa na podsumowanie, pani profesor? No, po prostu polecałabym naprawdę z całego serca spożywanie żywności ekologicznej, staranie się dowiedzieć, gdzie taką żywność można kupić, bo to jest żywność dla zdrowia. Naprawdę można uniknąć tych bardzo, tych najgorszych schorzeń, jakimi są schorzenia nowotworowe, jeśli będzie się spożywać taką żywność. Ponadto jest to żywność dużo smaczniejsza, która no, powoduje, że mamy przyjemność ze spożywania pokarmu, bo ona naprawdę jest smaczna i radziłabym spożywać jak najwięcej warzyw, owoców i nie jeść produktów przetworzonych, bo tam się dodaje bardzo dużo różnych syntetycznych dodatków, które też szkodzą zdrowiu i dużo cukru, który jest bardzo niekorzystny dla zdrowia. Czyli spożywajmy jak najwięcej nieprzetworzonych produktów i czystych, wolnych od pestycydów i azotynów, azotanów. A taką żywność może nam zapewnić tylko żywność ekologiczna. Bardzo dziękuję pani profesor za spotkanie na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja. Jeszcze zapraszamy, bo pani profesor będzie też z nami o 21:30 w Radiu Maryja, więc i można stawiać pytania, poszerzać ten temat. Dziękuję bardzo, pani profesor. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była pani profesor Ewa Solarska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Bardzo dziękuję też i państwu za uwagę. Dziękujemy za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.